Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do udziału w kolejnej lekcji języka polskiego. Dziś będziemy mówić trochę więcej o fantastyce, dlatego taki właśnie temat dzisiejszych zajęć w świecie fantastyki. Zapiszcie bardzo proszę ten temat w swoich zeszytach. W świecie fantastyki. W świecie fantastyki. Cóż to takiego jest ta fantastyka? No, zdarzyło nam się już niejednokrotnie o niej wspominać, myślę, że doskonale wiemy, ale żebyśmy usystematyzowali naszą wiedzę, zerknijmy od razu już na pierwszą planszę. A zatem fantastyka to po prostu zbiór utworów czy utwory, w których świat przedstawiony lub jakieś wybrane jego elementy są nierzeczywiste, nierealne, nie mogą istnieć w rzeczywistości. Fantastyka, jeszcze mamy tutaj informację, czerpie motywy z twórczości i wierzeń ludowych. Co to oznacza? Czy wobec tego do fantastyki zaliczymy wyłącznie utwory fantasy jak Władca Pierścieni, jak Hobbit i tego typu powieści? Oczywiście one są częścią fantastyki, ale czy tylko? Oczywiście, że nie. Utwory fantastyczne to jest całe mnóstwo różnego typu powieści, opowiadań i innych form prozatorskich i nie tylko prozatorskich, w których po prostu zawarte są elementy te właśnie nierzeczywiste, nierealne, baśniowe, zmyślone. A zatem właśnie baśni, a zatem różnego rodzaju ballady, mity, legendy, to wszystko będą utwory, które zawierają w te właśnie elementy, które jakby klasyfikują je w obszarze fantastyki. Zgadza się? Mamy tutaj na naszym wykresie, jeszcze za chwilę znów spojrzymy na naszym zdjęciu, mamy właśnie różne gatunki, które wchodzą w zakres fantastyki. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Na naszym zdjęciu zostały wyszczególnione różne gatunki literackie, które wchodzą w obszar fantastyki. To jest baśń, o której już mówiliśmy. Jest to także mit, ballada, legenda i jeszcze dwa, których może nie do końca byśmy się spodziewali, bo jest to powieść fantastyczno-naukowa. Nie wiem, czy już mieliście okazję zetknąć się z tego typu powieściami. Powieść fantastyczno-naukowa. Na razie o tym nie będziemy szerzej mówić, ale już niebawem coś sobie omówimy. Stanisław Lem był takim jakby jednym z najważniejszych przedstawicieli fantastyki naukowej w Polsce. Mam nadzieję, że może kiedyś słyszeliście o nim. Niedługo omówimy sobie niektóre z jego tekstów. Natomiast mamy tutaj jeszcze horror. Horror, który znamy na przykład z wersji filmowej, oczywiście. Ale horror to też gatunek literacki i powstała cała masa utworów utrzymanych właśnie w tym nurcie, napisanych jako horrory. Dzisiaj przede wszystkim o akurat tym wybranym elemencie fantastyki sobie porozmawiamy, dlatego że pewien fragment znalazł się tutaj w naszym podręczniku na stronie 318. Proszę, żebyście otworzyli swoje podręczniki. Strona 318, duże podręczniki do kształcenia kulturowo-literackiego dla klasy 5 z wydawnictwa Operon. Strona 318 i tutaj mamy fragment takiej bardziej obszernej powieści Łowcy duchów, wielkie niebezpieczeństwo. No i postaram się Wam teraz w miarę szybko i płynnie przeczytać ten fragment. Śledźcie go razem ze mną w swoich podręcznikach. Gdy Hugo wrócił z Tomkiem, Leokadia Parzydło stała oparta o drzwi zajazdu. Kurczę, Tomku, po co zabrałeś ze sobą nadajnik? Krzyknęła pani Leokadia. Umierałam ze strachu chyba 23 razy, bo nie miałam od Was żadnej wiadomości. Przepraszam, mruknął Tomek. Zupełnie o nim zapomniałem. Mój Boże, strasznie wyglądasz, stwierdziła pani Leokadia i zmartwiona spojrzała chłopcu w twarz.
Mam nadzieję, że to tylko skutek maskowania. Nie męczcie mnie dłużej. Jak poszło? Widzieliście Zagroda? Tomek poprawił okulary. Tak, odpowiedział słabym głosem. Można powiedzieć, że mamy i dobre, i złe wieści. Hugo przycisnął lodowate palce do ust i cicho zaskowyczał. Pani Leokadia spojrzała na niego zaniepokojona. To demon, minotaur, powiedział Tomek. Zgromadził wokół siebie chmarę duchów drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia i ma zamiar nadejść przed świtem. Pani Leokadia zmarszczyła czoło. Demon, minotaur, mój Boże. Myślałam, że te istoty wymarły co najmniej 400 lat temu. Czy to była ta dobra, czy ta zła wiadomość? Dobra, odparł Tomek. Zła wiadomość to... Co się stało? Zapytała pani Leokadia. Spotkaliśmy 13 posłańca, odpowiedział Tomek. Popatrzyłem na niego bez okularów ochronnych. Pani Leokadia pobladła. Na wszystkie świętości i demony, Tomku, wykrztusiła. No cóż, Tomek poczuł, jak zaczynają mu drżeć kolana. Nic nie można na to poradzić. Myślę, że mam jakieś 3/4 godziny życia. Pani Leokadia wyprostowała się energicznie. Bzdura, powiedziała, kręcąc gwałtownie głową. Bzdura, coś wymyślę. Nie możemy tracić czasu. Jak się czujesz? Widzisz świetlne błyski, drżą ci kolana? Jeszcze mogę jakoś wytrzymać, odparł Tomek. Niestety coraz mocniej czuł, że jego ręce i nogi zamieniają się w kawałki lodu i że serce bije mu wolniej. Hugo, rozkazała pani Leokadia, zanieś Tomka do łóżka i nie spuszczaj go z oczu. Zaraz do was dołączę. Nie trudźcie się. Przeciwko spojrzeniom ducha śmierci nie ma lekarstwa, powiedział bardzo słabym głosem Tomek. Są, krzyknęła pani Parzydło, tylko nigdy ich jeszcze nie wypróbowałam. Walery Rogaty stał w kuchni i przygotowywał dla siebie i łowców duchów mały nocny posiłek, gdy wpadła pani Leokadia. Gdybym nie wiedział, że jest pani na nie odporna, to pomyślałbym, iż zobaczyła pani ducha, stwierdził, patrząc na pobladłą twarz pani Parzydło. Musi nam pan pomóc, panie Walery, powiedziała pani Leokadia. Potrzebuję oleju arachidowego, bobrka i czerwonego barwnika spożywczego. Ponadto lampy z czerwoną żarówką, najlepiej kilku lamp i odkurzacza o silnym ciągu powietrza. Pan Walery z wrażenia opuścił łyżkę do zupy z proszku. Czy coś się stało z chłopcem? Zapytał. Pani Parzydło kiwnęła głową i wytarła sobie łzę z kącika oka. Niech się pani nie martwi, uratujemy chłopca. Czuję, że pogoni jeszcze wiele duchów. Dziękuję, pani Walery, powiedziała pani Leokadia. Tomek czuł się jak kawałek lodu, chociaż Hugo przykrył go wszystkim, co tylko znalazł. Zerwał nawet z okien zasłony, by owinąć nimi chłopca. Niestety Tomek marzł. Szczękał zębami i dygotał tak mocno, że aż łóżko trzeszczało. Hugo zapytał, jak to jest? Czy jako duch też będę się tak trząsł? Nie, jęknął Hugo, patrząc z troską na białą jak lód twarz. Do zimna można się szybko przyzwyczaić. Tomek usłyszał, że drzwi się otwierają i ktoś wchodzi do pokoju, ale zbyt był słaby, żeby unieść głowę. Wynoś się, Hugo, usłyszał panią Leokadię. To może być dla ciebie bardzo niezdrowe, stwierdziła, podchodząc do łóżka. Kochany Tomku, powiedziała, jak się czujesz? Lodowato zimny, wydukał Tomek. Musimy się pospieszyć, usłyszał zatroskany głos pani Leokadii. Niech pan postawi miskę tam. Tomkowi udało się obrócić głowę odrobinę w prawą stronę i spojrzał prosto w czerwoną lampę. Cały pokój zatonął nagle w czerwonym świetle, a lampa obok łóżka ogrzewała mu trochę czubek nosa. Tomku, to będzie okropnie niesmaczne, stwierdziła pani Leokadia, przystawiając mu do ust szklankę krwio-czerwonego napoju. Zaufaj mi po prostu wypij, dobrze? Tomek był posłuszny. Jeszcze nigdy w życiu nie pił czegoś tak wstrętnego. Czerwona mikstura, którą bezlitośnie wlewała w niego pani Leokadia, zamieniała się w jego ciele w płynny ogień. Tomek miał wrażenie, że równocześnie zamarza i płonie. Lecz po przełknięciu 10. łyka zęby przestały szczękać, a na twarzy i piersi poczuł miłe ciepło. Pani Walery, niech pan popatrzy, szepnęła pani Leokadia. To rzeczywiście działa. Gdy dopije resztę, pan wkracza do akcji. Tomek wmusił w siebie ostatnie 3 łyki. Gotowe, zaczynamy, krzyknęła pani Leokadia i włączyła bardzo głośny odkurzacz, trzymając rurę niebezpiecznie blisko prawego ucha Tomka. Zanim chłopiec zdążył się zdziwić, pan Walery go ścisnął. Co to ma znaczyć? Wychrypiał. Pan Walery jeszcze raz docisnął. Wychodzi, krzyknęła pani Leokadia. Cudownie, panie Walery, niech pan jeszcze raz ściśnie. Tomek miał wrażenie, że oczy wychodzą mu z orbit, a żebra trzaskają jak zmurszałe szczapy. Tak mocno pan Walery przyciskał mu ręce do ciała. Tak, cudownie, zawołała pani Leokadia.
Tomkowi wydawało się, że słyszy stękanie, potem głuche, głębokie stęknięcie, a potem raptownie zrobiło mu się ciepło. Jakby do żył napłynęła świeża krew. Takie właśnie przygody spotkały grupkę tych młodych ludzi, łowców duchów. No i zobaczcie, to jest tekst, który bez wątpienia możemy nazwać tekstem fantastycznym, tak? Jest to fantastyka i na pewno też jest horrorem, ale o czym to świadczy? Co świadczy o tym, że ten tekst jest horrorem? Skąd my tego możemy się dowiedzieć? Po przeczytaniu tego fragmentu, nawet sam tytuł Łowcy Duchów, Wielkie Niebezpieczeństwo już sugeruje nam, że chyba będzie tu napawać nas coś grozą podczas czytania tej powieści. Fragment, który odczytałem, też nosi swój tytuł i jest on tutaj wpisany. Oddech śmierci. Tytuł Oddech śmierci. A więc śmierć, wielkie ryzyko, duchy, niebezpieczeństwo to wszystko elementy, które składają się na nastrój tego tekstu, który wywołuje w nas lęk, obawę, grozę. Tak? Taka jest właśnie, taki jest główny cel horrorów. Horrory mają w odbiorcy, w czytelniku wywoływać właśnie taki nastrój, takie emocje. A zatem główne cechy horroru w zasadzie już w uproszczeniu wielkim sobie wymieniliśmy. Tekstów, które należą do tego gatunku, tak jak powiedziałem, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlaczego my tak bardzo lubimy się bać? Bo w zasadzie czytając taką książkę, nikt nas nie zmusza do czytania tej książki, my po prostu chcemy ją przeczytać. Skąd w człowieku takie pragnienie, żeby się bać? No właśnie, jest to dosyć dziwne i trochę niesamowite, ale rzeczywiście tak jest, że niektórzy z nas chętnie oglądają horrory, chętnie czytają horrory, bo potrzebują takich emocji, takiej właśnie adrenaliny. Czy horrory przeznaczone są tylko dla dorosłych, czy też może dla młodzieży, dla dzieci? No i to jest też kwestia sporna, bo jedni powiedzą, że no i dlaczego chce pan czytać z uczniami w klasie piątej horrory? A przecież raczej nie powinno się tego robić. Tymczasem oczywiście teksty, które są dostosowane do poziomu czytelnika, czyli albo do młodzieży, powiedzmy niezbyt jeszcze dorosłej, albo już do dorosłej młodzieży, albo do zupełnie dorosłych ludzi, to są już inne teksty dostosowane właśnie do nich, prawda? Dzisiaj, mówiąc o fantastyce, chcieliśmy, żeby na początku powiedzieć troszeczkę o horrorze, bo on nie kojarzy nam się na pierwszy rzut oka od razu z fantastyką, ale zawiera w sobie różne elementy, które są nierealne, nierzeczywiste, tak jak mówiliśmy z naszej definicji. Czy w naszym tekście są takie elementy? Duchy, prawda? Tajemnicza krwioczerwona mikstura, która jest w stanie postawić na nogi chłopca, który już umierał. To są elementy, które normalnie raczej się nie zdarzają. Tak samo łowcy duchów. Jest taka grupa, która zajmuje się łowieniem duchów. To są wszystko elementy fantastyczne. Chcieli stworzyć na przykład taki zbiór elementów typowych dla fantastyki, grozy, dla horrorów, to jesteśmy w stanie odnaleźć coś, co powtarza się często, coś, co jest charakterystyczne dla horroru. Na przykład jeśli chodzi o jakieś elementy, o przedmioty. Są jakieś przedmioty, które kojarzą nam się z horrorami? Różnego rodzaju eliksiry, tak? Jakieś przedmioty zaklęte, przeklęte. Pani Basia pokusiła się o to, żeby wypisać dla Was kilka takich elementów. Zobaczcie, co udało jej się nam tutaj zaprezentować. To na przykład eliksiry, mieszanki ziół spreparowanych żab i wielu jeszcze innych rzeczy. Święty Graal. Słyszeliście kiedyś o takim świętym Graalu? To kielich poszukiwany przez rycerzy okrągłego stołu. Różdżka. Pewnie, że tak. Różdżka to też jest element magiczny, element fantastyczny. Podstawowe wyposażenie czarodzieja. Teleportale.
to bramka do przemieszczania się w przestrzeni albo w czasie. No i kryształowa kula, która służyła oczywiście do patrzenia w przyszłość. Takie typowe dla horrorów, dla fantastyki, grozy są też elementy ludzkie albo zwierzęce, postaci. I mamy tutaj rzeczywiście postaci fantastyczne, jak smoki, jak krasnoludy i elfy, które są typowe dla fantastyki, dla fantazy bardziej, tak? Trolle, ale też wampiry. Z horrorami, z grozą kojarzą nam się wampiry i na pewno też niejednokrotnie oglądaliście filmy, seriale, czy czytaliście książki właśnie o wampirach. To jest z jednej strony przerażający, ale z drugiej fascynujący świat, w który często z przyjemnością uciekamy, żeby no właśnie przeżyć tego rodzaju emocje i przygody. Moi drodzy, jeszcze na zakończenie naszych dzisiejszych zajęć chciałbym zaprezentować kilka powieści albo zbiorów opowiadań takich najbardziej znanych twórców fantastyki, grozy, horrorów. Myślę, że kierowane są one bardziej do starszej młodzieży i do dorosłych ludzi, więc jeżeli wasi rodzice albo ktoś ze starszego pokolenia młodzieży ogląda teraz naszą lekcję, to z przyjemnością możemy polecić im kilka książek. Na pewno Stephen King, prawda? To jest pisarz, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Pisarz, powiedzmy, współczesny. Natomiast chciałbym dwa słowa dosłownie powiedzieć o tych pisarzach, którzy być może już ulegli trochę zapomnieniu, jak Edgar Allan Poe. To naprawdę wielka, wielka postać światowej literatury, który pisał właśnie opowieści niesamowite, fantastykę, grozy. Natomiast na polskim gruncie literackim był taki pisarz jak Stefan Grabiński. On przez wieki był pisarzem zupełnie zapomnianym, ale na szczęście od pewnego czasu, od kilkunastu lat, obserwuje się powrót takiej mody na Stefana Grabińskiego. No i jeszcze jeden autor, który powinien nam, mieszkańcom Biłgorajszczyzny, Zamojszczyzny, Lubelszczyzny być szczególnie bliski. Stefan Darda, to jest pisarz, który pochodzi spod Tomaszowa Lubelskiego, też zyskał ogólnopolską sławę pisząc horrory, których większość jego książek, akcja tych horrorów rozgrywa się u nas, w naszych stronach, dokładnie w okolicach Zwierzyńca, Guciowa, na Roztoczu. Bardzo polecam trochę starszym czytelnikom tego rodzaju powieści. Chodzi o horror, o fantastykę grozy. Jutro zajmiemy się inną odmianą fantastyki i będzie już może mniej strasznie, bardziej fascynująco. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.